Dobry wszystkim. Witamy dzisiaj serdecznie na naszym kanale Płomienni Duchem i zapraszamy do kolejnego wykładu z cyklu Niebezpieczne praktyki, które mogą kosztować Cię życie. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się znowu pewną częścią jakby mojego życia. Będę dzieliła się z Wami pewną wiedzą, która jest w moim sercu i będę również wszystkich bardzo mocno przestrzegać właśnie przed rzeczami, które gdzieś kiedyś mocno mnie zdominowały, zainfekowały moje serce i dzięki radykalnej zmianie i radykalnemu spojrzeniu na świat, dzięki temu, że została zdjęta zasłona na moich oczach, która była, mogłam zobaczyć, że te rzeczy niszczyły mnie, że te rzeczy nie były dobre, że te rzeczy nie wnosiły do mojego życia nic dobrego, a jedynie wszystko komplikowały. Otóż chcę dzisiaj mówić o ezoteryce. Wiele ludzi nawet nie ma pojęcia, że interesuje się właśnie tą dziedziną, dlatego że ta dziedzina stała się dzisiaj bardzo modna, wślizguje się wszędzie, można powiedzieć, że zaczepia ludzi, prowokuje ludzi, namawia do tego, aby się interesować tą dziedziną. I teraz jak ta dziedzina, dlaczego ona jest tak atrakcyjna, dlaczego ona tak bardzo chce zaskarbić sobie ludzkie serca, dlaczego ta dziedzina tak bardzo wchodzi jakby na piedestały naszego życia i staje się tak bardzo atrakcyjną. Zacznę od tego, że ezoteryka to jest jakby wiedza dla wtajemniczonych ludzi i jakby chcą ją zgłębiać wszyscy ci, którzy szukają w życiu czegoś więcej, którzy poszukują sensu, celu życia, którzy interesują się również rzeczami jakby trochę ponadnaturalnymi, wykraczającymi poza te takie naturalne ramy, czyli poza to takie, można powiedzieć, normalne życie, w którym funkcjonujemy, gdzie trzeba spać, jeść, wstawać do pracy, czy wykonywać rozmaite zajęcia. Jest to dziedzina, która jakby namawia, czy kusi do tego, aby odkrywać rąbek tajemnicy. Sama ta nazwa jest bardzo tajemnicza i może to być dla ludzi, którzy chcą czegoś więcej, którzy nie zadowalają się taką przeciętną rzeczywistością, jak wcześniej wspominałam, tak jak przysłowiowy Kowalski. Ona może być właśnie bardzo atrakcyjna, dlatego że brzmi bardzo tajemniczo i też jakby jest gdzieś w niej taki powiew mądrości. Kojarzy się ona ze zdobywaniem tajemnej wiedzy, z wiedzą, która nie jest dostępna dla wszystkich ludzi, której nie można gdzieś nabyć tak sobie, tak lekko, tak? Gdzie musimy się zagłębić w to, musimy poświęcić temu swój czas, swoje życie, no i skierować swoje całe serce i swój wzrok, żeby właśnie móc zobaczyć, co ta dziedzina ma nam do zaoferowania. I kochani, u mnie zaczęła się przygoda dosyć szybko. Pamiętam, że już w szkole podstawowej zaczęłam się interesować horoskopami. Nie wiedziałam, że horoskopy są częścią ezoteryki. Nie wiedziałam również, że są niebezpieczne, ponieważ były wszędzie, w każdej gazecie. Pamiętam, jak rodzice czy moi dziadkowie kupowali takie tygodniki tutaj regionalne i na ostatniej stronie właśnie był horoskop na każdy tydzień. No i zaczęłam czytać te horoskopy. Od razu dowiedziałam się, jakim jestem znakiem zodiaku. Bardzo interesowała mnie moja przyszłość. Byłam bardzo ciekawa swojej przyszłości. Było we mnie takie
takie w sercu, takie miejsce, gdzie zastanawiałam się, co się stanie w przyszłym tygodniu, albo co będzie za parę miesięcy. Jakby byłam ciekawa tego, dążyłam do tego, żeby dowiedzieć się wcześniej, niż coś się wydarzy, żeby miała po prostu miała o tym wiedzę, żeby mogła to wiedzieć. No i tak zaczęłam czytać te horoskopy. Czasami śmialiśmy się z przymrużeniem oka, że po prostu nie są do końca prawdą, ale gdzieś to te słowa, które się czytało, one gdzieś tam pracowały w moim sercu, one się zasiewały. No więc gdzieś horoskopy zaczęły być stałym elementem w moim życiu. Po jakimś czasie w zasadzie przyszłam do takich horoskopów chińskich, które już nie były zwykłymi horoskopami, gdzie jakby nasze urodzenie było podporządkowane poszczególnemu zwierzęciu. No i zaczęłam się zagłębiać te wszystkie horoskopy. Razem z koleżanką bardzo weszłyśmy głęboko w ten temat. Pojawiły się dodatkowo karty Tarota, ponieważ w tej gazecie, którą przeglądałam, nie brakowało pod spodem, pod tymi horoskopami reklam rozmaitych i właśnie reklamowane były karty Tarota. Jak wcześniej wspominałam, sięgnęłam po karty Tarota dlatego, że były w moim domu, były w zasięgu mojej ręki, ponieważ właśnie kiedyś pamiętam, jak moja mama kupiła karty Tarota w zabawkowym sklepie mojemu bratu pod choinkę. Miało to być jakby coś zabawnego, coś niegroźnego, jakaś jedna z gier, które się kupowało w sklepie zabawkowym. Jednak jak dzisiaj sobie pomyślę, to naprawdę wróg już po prostu chce zasiewać te wszystkie rzeczy od jak najwcześniejszych lat w naszych dzieciach, w młodych ludziach tego świata, żeby przyswoili tą wiedzę, żeby zaczęli zajmować się rzeczami, które tak naprawdę są destrukcyjne dla ich życia, tak? No i zaczęły się horoskopy, zaczęły się karty Tarota, koleżanka do mnie przyjeżdżała prawie, nie wiem, może 2-3 razy na tydzień stawiałyśmy sobie Tarota, bardzo jakby traktowałyśmy to wszystko poważnie. Do tego też również doszły wróżby andżejkowe. Wydaje się to takie bardzo wszystko niewinne, z odrobiną humoru. Jednak te wszystkie rzeczy już były elementami właśnie ezoteryki. To była ezoteryka w moim życiu, kiedy wróżby przyszły jakby przez andżejki, lało się wosk na wodę przez klucz i później jakby tą figurkę, która powstała w tej zimnej wodzie, przykładało się do lampy i próbowało się odgadnąć na ścianie, co ów cień tej figurki nam przypomina, jakby traktowało się to jako przeznaczenie w naszym życiu, czy co spotka mnie w przyszłym roku, co spotka mnie za miesiąc, takie pytania się stawiało. Wróżby andżejkowe były rozmaite i wszystko to było traktowane właśnie, tak jak mówię, przez nas z odrobiną takiego poczucia humoru. Nie chcieliśmy jakby przed sobą też pokazywać, że jakby na 100% w to wierzymy, ale gdzieś tam nasze serce biegło w tym kierunku. Chcieliśmy widzieć pewne rzeczy, chcieliśmy doświadczyć czegoś namacalnie, co będzie prawdą w naszym życiu, co się wydarzy. Także pojawiło się jakby w moim sercu takie pragnienie przewidywania przyszłości, tego, szukałam jakiegoś źródła, w jaki sposób mogę dowiedzieć się, co mnie spotka, co się wydarzy za parę dni, za tydzień, za miesiąc. Pojawiały się również właśnie pytania, to był okres mojego życia, gdzie zadawałam sobie pytania, co tutaj robię, dlaczego urodziłam się człowiekiem. Też często się zastanawiałam, co by było, gdybym się urodziła na przykład jakimś zwierzęciem, nie wiem, małpą, psem, kotem. Jakby pojawiała się też fascynacja właśnie reinkarnacją, zastanawiałam się nad tym bardzo mocno. No i to wszystko jakoś tak bardzo mocno uderzyło w moje
serce. Pamiętam kiedyś, miałam być może 20 parę lat, w moim mieście, kiedy wracałam skądś, zobaczyłam wielki, duży plakat, który zachęcał do targów ezoterycznych. W naszym mieście miały odbywać się targi ezoteryczne. No i pamiętam, jak wybrałam się na te targi z ciekawości. Byłam bardzo ciekawa tego wszystkiego. Kiedy, pamiętam, weszłam na te targi, były tam rozmaite budy postawione. Jedna budka była z wróżbami, gdzie siedziała właśnie cyganka czy czarodziejka, i stawiała tarota. Można było sobie właśnie wejść i przepowiedzieć przyszłość. Były tam różnego rodzaju przedmioty magiczne. Wszystko to było bardzo w mniemaniu tych ludzi pozytywne, ponieważ wiedza ta miała pomóc człowiekowi. Miała za zadanie jakby uzdrowić człowieka na wszystkich poziomach jego istnienia, na poziomie energetycznym, bo takie jakby słowa funkcjonowały w ezoteryce, że jesteśmy ludźmi energetycznymi, składamy się właśnie z tego pola energetycznego i tam właśnie w tym polu musimy dokonywać zmian, ponieważ to pole musi być zdrowe. Jeżeli to pole jest zdrowe, tak, zwane inaczej również to pole było aurą, gdzie dokonywane były odczyty aury nad człowiekiem, w zależności od tego, jaki kolor ma aura, czy aura jaśnieje, czy aura jest ciemna. Także jakby te targi ezoteryczne skupiały wszystkich tych właśnie ludzi, którzy posiedli tą wiedzę tajemną, którzy chcieli również sprzedać swoje usługi, tak? I pamiętam również, że na tym właśnie w targu ezoterycznym zaopatrzyłam się w taką piramidkę. Był to przedmiot, zwykła piramidka, zrobiona być może z jakiegoś kwarcu, kamienia. I pamiętam, że kiedy właśnie rozmawiałam z osobą, która sprzedawała mi tą piramidkę, twierdziła, że kiedy postawię tą piramidkę pod moim łóżkiem, doświadczę pokoju, nie będę miała złych snów. Ta piramidka będzie ściągać jakby wszelkie negatywne energie i chronić mnie przed tymi negatywnymi energiami. Także no, na tą piramidkę było mnie stać akurat w tym czasie. No i zaopatrzyłam się w tą piramidkę i postawiłam ją pod łóżkiem. Kochani, ezoteryka wciągała mnie bardzo. W ogóle jest to temat rzeka, dlatego że ona zahacza o takie rzeczy jak moce kamieni szlachetnych czy czakroterapię, również jest to element ezoteryki. Ezoteryka jest bardzo silnie powiązana z okultyzmem, jest jakby można powiedzieć jego gałęzią, jego siostrą. No i też literatura ezoteryczna bardzo przywarła do mnie. Pamiętam kiedyś w księgarni, jak zafascynowałam się książką na temat właśnie numerologii, dlatego że numerologia też jest jedną z części ezoteryki, gdzie możemy obliczyć na podstawie naszego imienia i nazwiska nasze przeszłe wcielenie oraz naszą przyszłość, tak? I pamiętam, jak właśnie wpadła mi w ręce ta książka, to jest Numerologia czasu teraźniejszego, takiej pani Nataszy Czermińskiej, która notabene już dzisiaj nie żyje, ponieważ umarła na raka. I pamiętam, że zabrałam się za tą książkę bardzo gorliwie i całej mojej rodzinie jakby zrobiłam tą numerologię, czyli wzięłam każdego imię i nazwisko po kolei i obliczałam na podstawie tej wiedzy, która była zawarta w tej książce. Ponieważ wszyscy byliśmy ciekawi, kim byliśmy, kim będziemy, jaką mamy karmę i tak dalej, tak? Także było to bardzo ciekawe i w zasadzie zajmowało to dużo, dużo mojej uwagi. Dużo mojej uwagi poświęcałam tej dziedzinie życia. Pamiętam kiedyś, jak obowiązkową lekturą w szkole
średniej była lalka Bolesława Prusa i właśnie kiedy oglądałam film Lalka, pamiętam tam taka scena była właśnie, gdzie jakaś sztabka metalowa unosiła się w powietrzu i już w tym filmie bardzo mnie to jakby zaciekawiło, te elementy właśnie ezoteryczne. Była tam też mowa o ezoteryce i tak jakby do mojego serca przychodziła fascynacja tymi rzeczami. Oczywiście byłam nieświadoma całkowicie, że jest to niebezpieczne, że niesie to za sobą jakieś konsekwencje, że jest to wiedza, którą tak naprawdę nie powinnam się zajmować, prawda? Także nasiąkałam tym wszystkim. Jakby pamiętam, kiedy w szkole dziewczyny nadały mi taki przydomek magiczna. Nie wiedziałam nawet dlaczego, ale nazwały mnie magiczna, mówiły do mnie magiczna. Pytałam się dlaczego, ponieważ stwierdziły, że tak im się kojarzy, że jestem taka magiczna i że jakby widzą we mnie jakieś światło, coś takiego mówiły, więc jakby było to prawdopodobnie ze względu na to moje zainteresowanie tymi różnymi rzeczami. I ja wtedy bardzo lubiłam to, dlatego że wyróżniało mnie to w pewien sposób. Utożsamiałam się z tym, tak? Każdy człowiek szuka gdzieś jakiegoś hobby, każdy poszukuje czegoś, w czym będzie czuł się dobrze, tak? Jedni ludzie mają konika, chodzą po górach i ich pasją na przykład jest zdobywanie szczytów. Inni ludzie bardzo lubią piec ciasta. Różne jakby pasje, hobby przychodzą do ludzkiego serca. Natomiast w moim przypadku zawsze pragnęłam czegoś ponadnaturalnego. Czegoś, co wykracza poza ramy tego naturalnego, znanego nam świata. No i bardzo, bardzo mocno zafascynowałam się tymi wszystkimi rzeczami, począwszy od właśnie horoskopów, od kart tarota, począwszy od interesowania się przedmiotami ezoterycznymi, które również mogą pomóc, mogą wnieść po prostu jakąś pozytywną energię do mojego życia. Wówczas wtedy tak myślałam. Pamiętam również, jak bardzo modne było urządzanie mieszkania, tak by właśnie urządzić je, żeby ta pozytywna energia przebywała w mieszkaniu, żeby zrobić wszystko, aby ta negatywna energia została jakby usunięta z domu i też właśnie zajmowałam się też taką dziedziną, gdzie zwracałam uwagę na to, w jakim miejscu stawiam przedmioty w swoim domu, jakie przedmioty stawiam i tak dalej. To było feng shui i właśnie jakby takie rzeczy wypełniały mnie. Chciałam czuć się dobrze, chciałam zgłębić wiedzę tajemną, chciałam po prostu jakby przynieść też innym ludziom coś, rozwiązanie na ich problemy, na ich jakby różne rzeczy, z którymi się zmagali. Pamiętam, jak zaczęłam interesować się mocą kamieni szlachetnych i wówczas pamiętam, jak nawiązałam kontakt z takim panem bioenergoterapeutą, jasnowidzem z Krakowa. No i on polecił mi właśnie 5 kamieni szlachetnych, które miały chronić całego mojego człowieka energetycznego. Również jakby w skład ezoteryki wchodzi czakroterapia. Jest to dziedzina, która zajmuje się jakby człowiekiem od strony energetycznej, otwieraniem czakr, z omówieniem poszczególno każdej czakry, przebudzeniem ducha, przebudzeniem węża kundalini, który jest energią uśpioną u podstawy kręgosłupa, a wszystko to po to, aby człowiek został oświecony, tak? Każdy człowiek, który jakby przystępuje do tej praktyki, ma jakby, obietnicą jest to, że jeżeli będzie poświęcał temu uwagę, jeżeli będzie poświęcał temu czas, energia ta całkowicie przejmie jego istotę, dotrze tutaj do środka czakry i w tym momencie
człowiek będzie oświecony. Także również bardzo to pochłaniało mnie, ponieważ chciałam być oświecona, chciałam zgłębić wiedzę tajemne, moce tajemne. No i nawiązałam właśnie współpracę, znajomość z tym panem bioenergoterapeutą, który dał mi kamienie na poszczególne czakry. Jednak te czakry, jakby w nich zawierały się określone narządy ciała, prawda? Był pęcherz moczowy, była wątroba, było serce i to wszystko jakby pokazywało, że po prostu te kamienie odpowiadają za leczenie tych narządów, że jakby te narządy, kiedy noszę te kamienie ze sobą, te narządy są chronione, te narządy są chronione tą mocą tych kamieni. I pamiętam kiedyś właśnie, jak chyba to był kamień kryształ górski, on był odpowiedzialny właśnie za siłę umysłu, za siłę psychiczną. Nasza sąsiadka, która mieszkała parę domów poniżej, uległa bardzo, bardzo mocnemu wypadkowi, ponieważ bardzo mocno uderzyła się, spadając ze schodów w głowę, w kaloryfer. No i w jej głowie wytworzyły się guzy. Czekała ją operacja, zresztą pojechała na operację, otwierali jej czaszkę, operowali te guzy i w moim sercu powstało takie współczucie i chciałam tej kobiecie pomóc, nie wiedziałam jak, ale wiedziałam, że skoro ma problemy jakby z umysłem, z psychiką, no więc pamiętam, że zamówiłam taki kryształ górski w dobrym wierzeniu, w dobrej intencji i poleciałam z tym kamieniem do tej sąsiadki, prosząc ją, żeby sobie położyła go gdzieś na półce w domu i wyjaśniając jej, że ten kamień gdzieś w jakiś sposób ją będzie chronił. Także jakby wierzyłam w to bardzo mocno, można powiedzieć. Traktowałam to poważnie i też chciałam pomagać gdzieś ludziom dookoła siebie, w ogóle kompletnie nie zdając sobie z tego sprawy, że jest to, powtarzam, niebezpieczne, że są to rzeczy, które tak naprawdę nie powinny zajmować człowieka ani na chwilę. No i taka była moja przygoda z ezoteryką. Później pojawiła się chęć kontaktu z wróżkami, chęć kontaktu z wróżbitami, z jasnowidzami. Pamiętam, kiedy przez internet, przez stronę internetową nawiązywałam kontakty z wróżkami, które jakby mogły przewidzieć przyszłość. One nie tyle, że mogły przewidzieć przyszłość, ale jeszcze dodatkowo zalecały robienie pewnych rytuałów, kładzenie się wśród świec. Ciągle była mowa o tej negatywnej energii, że ciągle trzeba jakby odcinać się od tej negatywnej energii, bo ta negatywna energia ciągle przeszkadza nam w życiu, blokuje nasze możliwości, blokuje naszą radość, blokuje nasz pokój. A że chorowałam gdzieś na depresję, nerwicę w moim życiu i też również poszukiwałam właśnie w tym świecie ukojenia, to też bardzo byłam jakby łasa na te rzeczy, ponieważ szukałam dla siebie ratunku, szukałam czegoś, co pomoże mi, co mnie wyzwoli, co mnie uchroni, co będzie jakimś moim takim amuletem, talizmanem, który będzie mnie chronił przed złymi rzeczami. No i tak trwała ta moja właśnie przygoda z ezoteryką. Muszę powiedzieć, że bardzo wiele ludzi praktykuje ezoterykę, bardzo wiele ludzi interesuje się tą dziedziną i bardzo wielu ludzi doświadcza w tej dziedzinie różnych, również poprawy zdrowia, poprawy samopoczucia, bo te wszystkie rzeczy przychodziły. To nie było tak, że jakby ta dziedzina była taka sucha, że to tylko była jakaś wiedza. To tak nie było, dlatego że odczuwało się namacalnie jakąś moc, tak? Jakąś moc, która przychodziła do życia człowieka i ta moc poprawiała na przykład, niwelowała ból głowy, poprawiała koncentrację.
Tylko że te wszystkie jakby rzeczy trwały chwilkę, one nie były stabilne, one nie były czymś trwałym. To wszystko trwało króciutko, potem, po czym znowu stan wracał i znowu trzeba było praktykować, znowu trzeba było sobie wróżyć, znowu trzeba było robić rozmaite rzeczy. Jeszcze pamiętam, że do tego wszystkiego doszły runy. Następna rzecz, mocno duchowo zanieczyszczona. Są to takie magiczne znaki. Pamiętam, jak weszłam właśnie w współpracę z sklepem ezoterycznym, jak ów jasnowidz bioenergoterapeuta zlecił mi zrobienie takich kamieni z takimi znakami. Pamiętam, jak chodziłam i szukałam tych kamieni, później szyłam na maszynie u siebie w domu woreczki z takiego złotego materiału, który mi przysłał. No i jakby chcieliśmy zalać tym ludzi, zasypać tym sklepy ezoteryczne i również zarabiać na tym, dlatego że uważaliśmy, że jest to coś, co pomoże ludziom, czego ludzie pragną. Pamiętam również właśnie ten sklep ezoteryczny, do którego jeździłam do Krakowa. Był to właśnie sklep owego pana, który był czarownikiem, który był, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy okultystą. No i zafascynowałam się właśnie tymi wszystkimi rzeczami, tymi wszystkimi amuletami, tymi wszystkimi talizmanami, które tam wisiały, a które odpowiadały za poszczególne czakry, za poszczególne pola energetyczne w człowieku, które też inaczej zwą się membrany. I to wszystko jakby we mnie powodowało, że szłam w tym kierunku, rozważałam też jakąś szkołę ezoteryczną. Gdzieś tam pojawiały się takie myśli, że być może w przyszłości skończę jakąś szkołę ezoteryczną, a na pewno chciałam zrobić właśnie u tego jasnowidza kurs Reiki. To było następne jakby doświadczenie w moim życiu, które miało otworzyć przede mną, miało otworzyć mnie na świat duchowy, miało mnie otworzyć bardziej na świat duchowy, dlatego że ja pragnęłam wejść w ten świat duchowy, pragnęłam czegoś ponadnaturalnego. I pamiętam właśnie, że pojechałam na pierwszy stopień, bo są 3 stopnie tego kursu Reiki, i pojechałam na pierwszy stopień, to jest stopień inicjacyjny do Krakowa, do tego pana. No i tam siedziało nas może 5 osób w grupce i na początku tłumaczył, czym jest Reiki, skąd przyszło, dlaczego taka nazwa, co dobrego wniesie to w nasze życie, jakie możliwości przed nami otworzy. Otrzymałam nawet po ukończonym kursie certyfikat ukończenia kursu Reiki. I kochani, wszystko to wyglądało tak, że każdy z nas wchodził za zamknięte drzwi, za taki parawan. Zostawaliśmy sami z jasnowidzem, z tym panem czarownikiem. I ten pan nad nami wykonywał rozmaite czynności. Rękami mówił, dmuchał, różne rzeczy robił. I w tym momencie po prostu my rzekomo mieliśmy zostać otwarci na świat duchowy, żeby widzieć więcej niż inni ludzie, żeby czuć więcej niż inni ludzie, żeby słyszeć więcej niż inni ludzie. I jeszcze jakby był taki bonus w tym wszystkim, że mogliśmy uzdrawiać, że przez nakładanie rąk mogliśmy pomagać osobom chorym, że mogliśmy nałożyć ręce i oczekiwać uzdrowienia. I pamiętam, że ja po tym całym kursie Reiki przyjechałam do domu. Jeszcze pamiętam, wtedy moja babcia żyła, taka szczęśliwa byłam, że teraz pomogę babci, bo moja babcia była taka bardzo schorowana. Tu ją bolało, tam ją bolało, na serce chorowała, nogi ją bolały. I wparowałam do sypialni, do babci. Mówię, babcia, nałożę na ciebie ręce i teraz będziesz uzdrowiona. No i moja babcia się zgadzała na te rzeczy, dlatego że kochała mnie jako wnuczkę i nie widziała w tym zagrożenia. Także tak wyglądała moja ścieżka i moja droga z ezoteryką. Ezoteryka w ogóle jest bardzo mocno powiązana z okultyzmem, jak już wcześniej wspominałam. A w zasadzie jest też częścią New Age.
jest to też jakaś część, dlatego że to wszystko ze sobą się zazębia, to wszystko się ze sobą bardzo ładnie łączy, ponieważ te wszystkie zagadnienia płynnie przechodzą jedne w drugie. Także można powiedzieć, że wszystko to tak naprawdę jest okultyzmem. Jest to niewątpliwie wiedza tajemna, tak jak wcześniej powiedziałam, jednak jest to wiedza, która zupełnie człowiekowi nie pomaga, a wręcz człowieka zniewala. Kochani, pamiętam, jak obawiałam się tego, że być może jestem zanieczyszczona duchowo, energetycznie, i pamiętam, jak Uwiasnowic zaproponował mi seanse uwolnieniowe na odległość. No i ja kładłam się, pamiętam, na ziemi, zamykałam oczy i czekałam, aż ów człowiek wyda rozkaz czy dyspozycję, i ja znowu doświadczę uwolnienia. Znowu doświadczę uwolnienia, będę lepiej myśleć, będę wyraźniej myśleć, będę bardziej trzeźwo myśleć, odejdą lęki, odejdą fobie. I tak się działo na jeden dzień, na dwa dni miałam spokój, a później znowu jak bumerang wszystko wracało. I jeszcze można powiedzieć z większą siłą, i nie rozumiałam tego do końca, dlaczego te rzeczy mi pomagają na tak krótko, dlaczego jeden dzień mogę cieszyć się dobrym zdrowiem, a następnego dnia znowu wszystko wraca, znowu zaczyna się to ciężkie myślenie, znowu zaczyna się problem z podstawowymi jakby rzeczami w życiu, że wszystko wydaje się takie trudne, i tak po prostu cały czas czułam, jakby jakaś taka czarna mucha siadła na mojej głowie i gdzieś tam nie pozwalała mi normalnie myśleć. No i tak się to wszystko kręciło. Pamiętam, jak kiedyś spotkałam jeszcze jednego jasnowidza na mojej drodze i zadałam mu 10 pytań, ponieważ tam był taki pakiet, można sobie było wykupić pakiet 10 pytań. I nie wiem dlaczego, ale jednym z tych pytań, które mu zadałam, było pytanie, czy powinnam zbliżyć się do Boga, czy powinnam zacząć modlić się, czy zbliżę się do Boga, może nie czy powinnam, tylko czy zbliżę, bo ja cały czas pragnęłam się zbliżać do Boga, ja w tym wszystkim szukałam Boga, szukałam tej najwyższej istoty, no i ezoteryka jakby razem z New Age odpowiadały na moje pytania, dlatego że uważano w tej jakby nauce, że Bogiem jest najwyższy byt, najwyższa energia we wszechświecie, prawda? I ta energia jest pozytywną energią, ona jest rozlana, i teraz jakby moim zadaniem jest cały czas gromadzenie tej pozytywnej energii, a odrzucanie tej negatywnej energii, która nie jest Bogiem. No i właśnie ja zadałam takie pytanie temu jasnowidzowi, czy zbliżę się do Boga, czy jakby Bóg zechce, żebym się do Niego zbliżyła. No i pamiętam, że ten jasnowidz mi odpisał: tak, oczywiście, że w 2012 roku nastąpią dla mnie bardzo wielkie zmiany, że poznam Boga tak, jak jeszcze nigdy Go nie poznałam, że zbliżę się do Boga tak, jak jeszcze się nigdy do Niego nie zbliżyłam. No więc wzięłam sobie do serca te wszystkie rzeczy. No i nastał ten rok 2012. Pamiętam, że faktycznie był takim troszeczkę burzliwym i dziwnym rokiem w moim życiu. I zbliżała się właśnie jesień tego 2012 roku. No i zbliżał się wrzesień. I właśnie wtedy, to było coś niesamowitego, ja już wtedy pamiętam, że myśli moje jakby zostały skierowane w kierunku Pana Jezusa. Zaczęłam zgłębiać temat tego, że Jezus Chrystus może być tym prawdziwym Bogiem. Zresztą ktoś już wcześniej mi nadmieniał, że nawrócił się do Pana Jezusa, że Pan Jezus zmienił go całkowicie. Chociaż ja bardzo w swoim sercu nie chciałam dopuścić do tego, dlatego że uważałam to wszystko za religię. Było to dla mnie bardzo nudne. Z bardzo jasnego powodu, że kiedy chodziłam na religię do kościoła, kiedy chodziłam do kościoła,
Nie znajdowałam w kościele nic ciekawego. Wszystko to były martwe obrządki, wszystko to byli ludzie przebrani w jakieś suknie, noszący jakieś tace, kielichy, przemawiający z ambony. Wszystko to było dla mnie po prostu takie bardzo martwe, bardzo nudne. Robiłam to z szacunku też dla mojej rodziny, ponieważ wiedziałam, że oni, im się podoba, kiedy chodzę do kościoła. I jakby Jezusa utożsamiałam z religią. Jezusa utożsamiałam z tym miejscem, które znane mi było od dziecka, prawda? Ja nie pomyślałam nigdy, że Jezus może być poza tym budynkiem kościoła, że może być poza tymi księżmi, którzy po prostu tak bardzo nudno mówili, że zasypiałam w kościelnych ławkach. Nie pomyślałam zupełnie, że prawdziwym Bogiem może być Jezus Chrystus, ponieważ właśnie miałam ten światopogląd wewnątrz mnie, który pokazywał mi i kojarzył ściśle Jezusa Chrystusa z kościołem, z budynkiem, z określonymi rytuałami, z określonymi zachowaniami, z określoną tradycją. No i tak jakoś mi ten Pan Jezus nie pasował. Natomiast tak jak mówię, kiedy zobaczyłam pewne osoby, które twierdziły, że poznały Boga, że poznały Jezusa Chrystusa, nie chciałam być w gronie tych ludzi, ponieważ nie chciałam stać się taka świętoszkowata, taka religijna, taka bardzo, bardzo starająca się wszystkim przypodobać. To akurat mi się nie podobało, to mi śmierdziało, nie chciałam tego, chciałam być sobą. Wówczas lubiłam zapalić papierosa, lubiłam też się napić piwa, lubiłam jakby indywidualizm w swoim życiu i lubiłam robić to, na co mam ochotę. I nie chciałam nakładać na siebie jakby jakiegoś jarzma, które okaże się zbyt ciężkie do uniesienia. Jednak z drugiej strony byłam tak bardzo rozbita wewnętrznie, tak bardzo poraniona, tak bardzo jakby zdezorientowana tym wszystkim, ponieważ szukałam swojej drogi. Miałam 30 parę lat wtedy, kiedy cały czas poszukiwałam swojej drogi w życiu. Chciałam czegoś po prostu, w czym się zatrzymam, bo ciągle gdzieś pędziłam. Ciągle gdzieś pędziłam, ciągle odkrywałam coś nowego, ciągle jakby próbowałam coś budować, ale nie miało to korzenia we mnie, nie miało to stałości, nie miało to stabilności. No i właśnie tak się zastanawiałam, czy to jakby wszystko jest takie chwilowe, ulotne, tak fascynuje się czymś, za chwilę to mija. No i bardzo dziwne było dla mnie to, że ów jasnowidz jakby przepowiedział mi ten 2012 rok, że faktycznie zbliżę się do Boga tak, jak nigdy się nie zbliżałam, że poznam Boga tak, jak jeszcze Go nigdy nie poznałam. No i właśnie przyszła fascynacja, przyszło zaciekawienie, przyszły takie myśli do mnie, a jeżeli to jest prawda, jeżeli faktycznie Pan Jezus nie jest tylko postacią historyczną, jeżeli nie jest tylko kimś, w kogo ja wierzę, bo ja wierzyłam w Pana Jezusa, tylko ja nie zgłębiałam Jego osoby. Ja wierzyłam w Niego, że On przyszedł, umarł na krzyżu, tak jak uczono mnie w kościele. Natomiast zupełnie nie zgłębiałam jakby Jego osoby, nie interesowałam się tym. Szukałam Boga na własną rękę, szukałam Boga w różnych rozmaitych rzeczach. No i jakby tego 22 września 2012 roku po raz pierwszy w życiu w moim domu, pamiętam, że wtedy chciałam być sama, bardzo pragnęłam być sama, pragnęłam się zamknąć przed wszystkimi domownikami, weszłam do łazienki, nalałam do wanny wody. No i pamiętam, że byłam bardzo, bardzo wielki niepokój czułam w swoim wnętrzu, jakby coś nie chciało dopuścić we mnie do tego momentu. Coś bardzo walczyło we mnie, a wręcz chciało mnie odwieść od tej modlitwy. I ja pamiętam, że ja
Naprawdę miałam wielkie przeszkody emocjonalne, psychiczne, można powiedzieć dzisiaj duchowe, żeby się pomodlić, żeby wejść normalnie i się pomodlić, dlatego że ja nie potrafiłam się modlić. Ja nie byłam osobą religijną, która klepała jakieś modlitwy, jakieś zdrowaśki, czy jakieś nowenny pompejskie, cokolwiek. Nic takiego nie wychodziło przez moje usta. Weszłam do tej łazienki, weszłam do wanny pełnej wody, zanurzyłam się w niej i pamiętam, że woda się lała. Nie chciałam, żeby ktokolwiek z domowników słyszał moją modlitwę. No i tam, takimi prostymi słowami, zwróciłam się do Pana Jezusa. Pamiętam, że powiedziałam: Panie Jezu, przychodzę do Ciebie, ponieważ słyszałam i słyszę, że Ty jesteś prawdziwym Bogiem. Jeżeli jesteś prawdziwym Bogiem, proszę przyjść do mnie, proszę pokaż mi się. Pomodliłam się jeszcze do Ducha Świętego, bo gdzieś słyszałam czy wyczytałam, że do Ducha Świętego również można się pomodlić. No i to było coś niesamowitego, dlatego że w tym momencie mój cały dotychczasowy świat się zawalił, runął po prostu. To było tak, jakbym zderzyła się naprawdę z kimś, kto odwrócił mnie o 180 stopni. Ja w chwili, w ułamku sekundy doszło do mojego wnętrza, czy wyszło z mojego wnętrza poznanie, że Jezus Chrystus jest Panem, że On jest Bogiem, że On jest Królem, że On jest prawdą, że ja tak naprawdę przez te wszystkie lata mojego życia szukałam właśnie Jezusa Chrystusa, że nawet nie wiedziałam o tym, że szukam Jego, ponieważ w moim sercu było znalezienie prawdziwego Boga, Boga tego świata, Boga tego wszechświata, tego, który mnie stworzył. I towarzyszyło temu jakby takie ponadnaturalne zjawisko. Ja pamiętam, ja miałam lęki o swoje życie, o swoje zdrowie i wtedy siedząc właśnie w tej wannie, pamiętam, że na moment zapadłam w jakąś ciemność, to było bardzo chwilowe i zobaczyłam jakby ciemność wewnątrz mnie samej. To było tak, jakby ktoś otworzył oczy, które były wewnątrz mnie. Ja po prostu miałam wrażenie, że otworzyłam oczy, że to było uczucie, jakbym podniosła ciężkie powieki wewnątrz mnie samej. To nie chodziło o moje fizyczne oczy. To chodziło o to, że otworzyłam duchowe oczy. Zobaczyłam jakby, że siedzę w ciemności, że jestem głucha, jestem ślepa i całkowicie zmierzam do piekła. I to było coś niesamowitego, dlatego że to było ponadnaturalne objawienie od samego Boga, od Ducha Świętego. I ja o tym nigdzie nie czytałam, ja się tym nie interesowałam, ale miałam poznanie tego, co się ze mną dzieje. Ja dziękuję Bogu za to, że Bóg jest tak wspaniały i mądry, ponieważ ja miałam poznanie tego, co się ze mną dzieje. Miałam wykład w środku, zarazem po tym zdarzeniu, co tak naprawdę, czego tak naprawdę doświadczam. I zobaczyłam w sobie potworną ciemność i w jednym momencie poczułam wielki ucisk w okolicy pępka, w okolicy brzucha i w tym momencie przyszedł płacz do mojego życia. Zaczęłam płakać, zaczęłam wylewać łzy. Popuściło mnie od razu to napięcie nerwowe, takie, te wszystkie rzeczy popuściły mnie bardzo. Zaczęłam płakać, ponieważ zaczęłam wylewać moje serce. Byłam w wielkim szoku, że naprawdę Jezus jest Królem, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Bogiem, że to Jego szukałam, że On do mnie przyszedł, że On jest prawdą, że On jest życiem, że On teraz otworzył jakby moje duchowe oczy, że to jest naprawdę życie w duchu. Nie jakaś ezoteryka, nie jakieś zajmowanie się czakrami, nie jakieś zbieranie sobie autorytetów z jasnowidzów i poleganie na ich słowie. Od razu miałam jakby przekonanie, że błądziłam, że to były bałwany w moim życiu, to były demony, które chciały mnie sobie podporządkować, które chciały mnie pociągnąć za sobą do piekła. I od razu przyszła też taka radość, że Bóg mnie znalazł, ja znalazłam Jego, On znalazł mnie, znaleźliśmy siebie razem i teraz zacznie się zupełnie nowa droga w moim życiu, zupełnie inna, że jakby wiedziałam, że te rzeczy zostawiam za sobą, że to jest już przeszłość. Cieszyłam się z tego, że Bóg przebaczył mi te praktyki całkowicie, dlatego że
Były one wykonywane w nieświadomości. Ludzie na świecie żyją w nieświadomości. Ludzie te wszystkie rzeczy robią w nieświadomości, dlatego że nie znają prawdziwego Boga. Sam apostoł Paweł, który był mordercą i zabijał chrześcijan, który wyrzucał na siłę z domów, wyciągał kobiety, mężczyzn, chrześcijan, kamieniował ich. On mówi w swoich listach, że zostało mu to przebaczone, ponieważ czynił te rzeczy w nieświadomości i Bóg mu wszystko odpuścił. I tak samo ja, nie znając jeszcze słów Biblii, nie znając bohaterów Biblii, wiary, apostoła Pawła, ja miałam w swoim sercu przeczucie, że Bóg mi wszystko przebaczył. Było mi bardzo wstyd przed Bogiem, było mi bardzo przykro. Poczułam wielką skruchę w moim sercu, poczułam, że wstyd mi jest, Panie, za ten czas, który był bez Ciebie, że wstyd mi jest za te wszystkie grzechy w moim życiu i za to wszystko, ale przyszła wielka łaska do mojego życia. Bóg wylał ogrom łaski, Bóg wylał ogrom swojego dobra do mojego życia i właśnie wówczas mogłam poczuć się lekko. Mogłam zrzucić z siebie ciężar grzechu. Grzech został zabrany z mojego życia. To było coś niesamowitego, kiedy przyjęłam przebaczenie od Boga, kiedy przebaczenie przyszło do mojego serca, kiedy naprawdę zobaczyłam, że wszystko jest mi odpuszczone, kiedy zobaczyłam, że znalazłam źródło życia, źródło miłości Jezusa Chrystusa, również przestało moje serce poszukiwać już rzeczy, tak? W jednym dniu Bóg uwolnił mnie od palenia papierosów. W jednym dniu, naprawdę na moich oczach papieros wypalał się sam do końca. Ja zostałam pozbawiona jakby tego, tego nałogu, tej chęci palenia papierosów.